Był kopiec jakiś z tymi karpielami, ktoś wyskoczył z tego szeregu, Cezar. Zwymiotował. Drugi się rzucił na wymiociny, zjadł wymiociny. Odcinano ze zwłok, co się dało. To, co się wzięło, to się wzięło od bidaków takich, którzy już zginęli i też nie mogli mieć wiele na sobie, prawda? Kanibalizm. To było! Straszna rzecz, to może zrozumieć tylko człowiek, który nie to, że był tam głodny jakiś jeden, dwa dni, ale człowiek wygłodzony, człowiek, którego pragnieniem, który w rozmowach z kolegami w wolnych chwilach mówi tylko o jedzeniu. Przecież takie były nasze rozmowy. Mówiło się tylko o jedzeniu. To biegałem, a nawet myśmy rozegrali piłkę nożną. Właściwie więcej ugniatam, aniżeli tam była, powiedzmy, już wyschnięty kawałek. No może nie był taki sypki, ten się bardzo sypie. Ale byłem tylko w okresie pobytu w więzieniu w Mysłowicach. Byłam 4 miesiące w bunkrze w celi numer 3. Przeżycie na 11 bloku też nie należało do łatwych, dlatego że tu były wyjątkowe warunki, jak na żadnym z pozostałych bloków. Te przebywania w bunkrze, te przesłuchy, to bicie. Poza tym ta świadomość, że z tego bloku na ogół wychodzi się tylko pod ścianę śmierci. Cele były wszystkie jednakowe, za wyjątkiem tych z takim małym okieneczkiem, która tam jest, gdzie była cela głodowa. To było coś okropnego, gdzie nie podano jeść i gdzie człowiek chwytał się człowieka. Po prostu ci silniejsi, ratując się, jedli z tych drugich, którzy już, powiedzmy, byli za słabi, czy nie mieli siły. To chyba nie wiem, czy było coś gorszego, mogło być coś gorszego. Z uwagi na fatalne warunki higieniczne, zagęszczenie, wyżywienie, niebywałą samowolę SS-mańską, więźniowie Brzezinki uważali, że Auschwitz numer 1 to sanatorium. Tak niestety określano, ponieważ obóz ten pierwszy był to obóz tak zwany reprezentacyjny, udostępniany dla oglądania jakimś władzom, które przyjeżdżały, żeby to nie nazywało się, że to jest prawdziwy obóz. Właściwy obraz obozu to była Brzezinka. Oświęcim Brzezinka, tak jak to dzisiaj nazywamy Auschwitz-Birkenau. To są dwa zasadnicze zagadnienia. Pierwsze to jest obóz koncentracyjny, który powstał w 1940 roku i który trwał. Rozrósł się do podobozów, kiedy panie trzeba było w kopalni, w elektrowni, w hutach angażować ludzi. I tam byłyby zrobione podobozy. Ale obok tego założony był obóz brzeziński, gdzie dokonywano po rozbudowie i wybudowaniu krematoriów, dokonywano tego ostatecznego rozwiązania sprawy żydowskiej. I tam szły transporty Żydów, które to jest właśnie ten Holokaust, to jest ta zagłada. W
Ja pamiętam, gdy była tak zwana akcja Żydów węgierskich, to w krótkim czasie 100 tysięcy Żydów węgierskich spalono. To w promieniu, tak jak potem im mówili ludzie, cywile już później, w promieniu gdzieś 30 kilometrów od Oświęcimia ludzie nie mogli oddychać. No a co byśmy mieli mówić? To przecież to człowiek, to był dławiący taki dym, bo te krematoria dymiły dzień i noc. Słupy ognia, te języki ognia, to tak no kilka metrów czy kilkanaście metrów w górę się wzbijały. No i ten dym, ten swąd palonych ciał. Jak do obozu przychodziły coraz liczniejsze transporty przeznaczone do gazowania, myśmy na tym korzystali. Jedzenie bowiem, które ze sobą przywozili, trafiało bezpośrednio do obozowego kotła. Na przykład transporty węgierskie przywoziły ze sobą duże ilości smalców gęsiego. Myśmy nie mogli już rozczulać się, ani tracić energię dla współczucia tym, którzy już zginęli w różny sposób. Wspominaliśmy ich, ale ciągle mówiliśmy, ale my musimy wyjść. Pracowałem już w Aufnahmeabteilung. To był oddział polityczny Abteilung. Myśmy przyjmowali te wszystkie transporty, wydawaliśmy numerki, pisaliśmy te personalbogeny. Byliśmy odkomanderowani do Birkenau. I tak siedzimy i czekamy na ten transport. Ten transport przyszedł późnym wieczorem. Tak, dopracowaliśmy prawie że całą noc. Oni się ustawiali w kolejce i już mieli numery, bo inni to już poszli do gazu, prawda? Ci z numerami, to musieliśmy ich spisać. Tam była ta selekcja, na prawo, na lewo. Znaczy jednych zdolnych do pracy, to ci otrzymywali numery, pasiaki, a reszta do komory gazowej. Więc oni chyba do końca nie zdawali sobie sprawy z tego, zwłaszcza, że SS-mani tam mówili, dzieciom nawet dawali piłeczki do zabawy, prawda? Także to się odbywało wszystko w takim, no... Mówiono im, że w obozie, żeby nie było jakiejś epidemii, to muszą się okąpać, tam wydezynfekować i tak dalej, więc nie wyszli do łaźni. I te komory gazowe, one były tak przystosowane, że tam były prysznice, ale takie na niby, prawda, bez połączenia z wodą, takie montowane prysznice, rzekomo no, idą do łaźni i wezmą kąpiel. Rozładunkiem zajmowali się inne komanda, inne grupy. Sonderkommando rozpoczynała swoją działalność na swoim terenie, który powiedzmy był odgrodzony drutami kolczastymi wokół krematoriów. No ja zetknąłem się z Sonderkommandem w kwietniu 1942 roku na terenie obozu w Brzezińce. I ponieważ pracowałem na Blockfuhrerstube,
więc miałem bezpośredni kontakt zarówno ze zasmanami, którzy obsługiwali to komando, jak i też miałem przegląd przybywających transportów do gazu. Komando to w ogóle kolumna czy zespół ludzi przeznaczone do jakichś robić, było komando stolarzy, tam malarzy, murarzy, różne były komanda. A Sonderkommando, w tym słowie mieści się takie specjalne, do specjalnych celów, prawda? Kto to, więc to byli Żydzi, młodzi Żydzi, tylko mężczyźni, wybierani ze świeżych transportów, w liczbie, no w zależności od tego, jakie tam były przewidywania. W każdym razie, tak średnio, takie Sonderkommando liczyło tak ponad 200, 300, czasem może ponad 300 osób. Ludzie, jak powiadam, młodzi, zdrowi, silni. Po przekroczeniu tej granicy Sonderkommando, w obrębie już krematoriów, po ustawieniu ich, było komando rozbierać się, prawda? Mężczyźni na lewo, kobiety na prawo, i co było, powiedzmy, zupełnie chyba pod kątem jakiegoś takiego uspokojenia obecnych, tych przyszłych, powiedzmy, do gazowania przeznaczonych ludzi. No i mieli się rozebrać do naga. No potem to było szybko, wszystko się odbywało w tempie, żeby ludzie nie zdołali, nie powinni myśleć, nie powinni o przyszłość swoją, powiedzmy, rzucać pytań, co będzie dalej. Więc paraliżowani byli na pewno strachem, obawą, ale już przeczuwali niebezpieczeństwo, nie liczyli się prawdopodobnie jeszcze z tak okrutną śmiercią, ale już się łączyli. No, dzieci, które były zaskoczone tymi zmianami, tym ruchem, płacz odbywał się, co wpływało na samopoczucie pozostałych. Zresztą tam to było w takim tempie robione, że tam nie było czasu na medytowanie, przewidywanie, bo tylko był strach i nie wiadomo. Potem było ale z Rhein, wszyscy do środka, więc samo wyjście już szokowało, prawda, sposób, że to do kąpieli mamy iść, a jednak, powiedzmy, wszyscy razem. Wprawdzie instalacja była, powiedzmy, świadcząca o tym, że to będzie kąpiel, ale jednak ta szybkość, ta masowość, to tempo całe spowodowało, że ludzie zaczęli podejrzewać, że coś się może stać złego. No, na pewno nie wiedzieli dokładnie, o co chodzi, w każdym razie czuli się zagrożeni. I w miarę, powiedzmy, jak oni wchodzili, następni byli już przyspieszani, także często potykali o siebie, szybko działanie, i potem już przymus był stosowany w ostatnim stadium, bo jeszcze jedni już byli, weszli, a drudzy jeszcze byli na zewnątrz, już miejsce musiało być robione, a tutaj więźniowie po prostu wpychali. Potem to już była akcja prowadzona przez SS-manów, specjalistów, którzy przez otwór w dachu rozsiewali odpowiedni gaz, cyklon, bo powiedzmy przez te parę minut trwania, bo trwało to zagazowanie. Wydolność tych krematoriów, tych pieców była taka, że mogli maksymalnie w ciągu doby tylko 10 tysięcy spalić, tylko 10 tysięcy. No a tu zależało Niemcom na tym, żeby przyspieszyć, żeby jeszcze więcej. To wtedy wybudowali te w takich dołach, takie stosy były, to były stosy, jakieś belki, jakieś takie drzewo, pewnie już nie nadające się do czego innego. Warstwa potem zwłok, znów drzewo, znów taki przeplataniec. To polewano różnymi tam olejami, smarami, benzyną i podpalano. Oczywiście, jak wiem z opowiadania,
niektóre dzieci szczególnie jeszcze przeżywały ten okres gazowania, wtulone gdzieś tam, powiedzmy, w matczyne ręce czy piersi, i te jeszcze dzieci, powiedzmy, które mały zużywały stosunkowo mniej tego powietrza zgazowanego, zatrutego, jeszcze, powiedzmy, nie były pozbawione całkowicie życia. No to już, powiedzmy, potem oczywiście one już były porażone, tylko jeszcze przecież nie były całkiem przytomne, to już potem były traktowane jak wszyscy inni, bo tam nie było czasu, żeby ich, powiedzmy, tam dodatkowo dogazowywać i tak dalej. To były razem z matką wywleczone, prawda, w odpowiednie miejsca, powiedzmy, część tam do komór, a część, powiedzmy, na stosy, bo już 1000 osób jednocześnie, mając awizo następnych cugangów tak zwanych, i nie było czasu na odkładanie i czekanie, aż te komory do spalania potrafiły w takim krótkim czasie tyle spalić, więc reszta spale, jeszcze ta ciał była układana na stosach i podpalana, i spalona była normalnie przy użyciu tam środków zapalających, tam jakieś benzyny, nie benzyny, nafty, nie nafty. I, no i z pobliskich okolicznych domostw ściągano drewno i ono służyło jako podpałka, i na tych powiedzmy zapalanych drewnach kładziono ludzi normalnie spalanych. Podobno był taki pomost również nad tym stosem, gdzie tak jak z trampoliny zrzucano, żeby przyspieszyć to uśmiercanie, zrzucano niedołężnych ludzi, a nawet dzieci, matki ciężarne czy matkę z małym dzieckiem, zrzucano żywcem w te płomienie. To słyszano. Oni na pewno każdy moment na początku to był dla nich wielkim przeżyciem, ale powiedzmy potem oni wpadali w rutynę. Wpadali w rutynę i spełniali swoje normalnie, mechanicznie, jak roboty, czynności. Także powiedzmy już tego głębokiego wrażenia nie. Myśmy tylko widzieli ich, jak wracali ze swojej dniówki tak zwanej, prawda, te wyblakłe postacie, bo oni byli pozbawieni jednak normalnego, powiedzmy, słońca i powietrza i tak dalej, więc byli wyblakli, to były oczy rozbiegane, nawet wyglądali dobrze, bo im nie skąpiono, jeśli chodzi o jedzenie, które tam ktoś jeszcze miał spośród przybyłych więźniów, to oni mogli sobie spożywać. Ważne było, żeby nie przenosili do obozu. Ale mimo to były przypadki, że oni przynosili dużo jeszcze do obozu kosmetyków, bo ten fetor był potworny, fetor spalonego ciała ludzkiego. Jak oni wchodzili na teren obozu, to ten fetor się rozprzestrzeniał i to był taki duszący, słodki zapach ciała spalonego. Więc oni używali dużo kosmetyków. No oczywiście to jeszcze potęgowało, ta mieszanina była nie do wytrzymania. Rozszalałe spojrzenia, prawda, to już nie byli normalni ludzie. A ponieważ więźniowie wiedzieli, że oni niosą ze sobą pożywienie, więc były przypadki, że ci głodni rzucali się na nich, bo ich wprowadzał komando Führer normalnie piątkami na teren obozu i oni kroczyli do swego bloku. To rzucali się na nich, wyrywali im tobołki, które oni sobą przynosili w poszukiwaniu żywności, prawda? Takie były przypadki, które już osobiście obserwowałem. Oni może nie obfitowali tam, ale mieli prawie że wszystko, łącznie z czekoladą, podobno. Nawet zresztą tam przecież było tej czekolady i złota, brylantów, że to się walało. Znalazłem się na bloku 28, bo przechodziłem tam i widzę, że stoją nadzy ludzie w sieni. To jest sień główna od ulicy obozowej i z boku jest drugie wyjście jeszcze, boczne, które prowadzi do piwnicy i na piętro. I w tej sionce bocznej
prowadzi na dół do piwnicy, która się nazywała Leichenkeller, czyli kostnica. No i tam w tej piwnicy odbywało się tego dnia, kiedy tam przelazła, odbywał się ciekawy proces. Stąd ci ludzie byli jeden za drugim na schodach, na zakięciach na dół, a drzwi do tej komory zamknięte i co chwilę jednego wpuszczają, ale on nie wraca. Ja mówię, co się tu dzieje? Tam jedno z nich mówi, tam na dole, tam koniec. Takim jakimś łamanym niemieckim językiem. A kto wy jesteście? Żydzi holenderscy. A skąd byście się tu wzięli? Ze Zonderkommanda. A po co się tu przyszli? Mówię, no, tam na dole, tam jest koniec. Mówię, jaki koniec? Koniec z naszym życiem. Kończy się dla nas piekło. My żeśmy zniszczyli, żeśmy stracili siły i tam nas zabija kler. I tam on ich szpilował w tym przedpokoju i rzucano te zwłoki do tej hali większej. Więc powiada ten, z którym nawiązałem rozmowę, że my czekamy już na to. My już mamy dość. To się nie da, panie. Do obłąkania. Powiada do stępienia z początku, a potem do jakiegoś, trudno powiedzieć, ze zwierzęcenia, bo zwierzętami nawet trudno porównać SS-manów do zwierząt. Zwierzę było lepsze od tego SS-mana. A to były już jakieś roboty oszalałe. No i to tak stoicie, tak. Bo to jest dla nas wybawienie. To piekło się dla nas kończy. Oni szli na tę śmierć, no już nic, żeby źle się nie wyrazić, ale pogodzeni. Kiedy byłem we Frankfurcie i powiedziano, że teraz będzie zeznawał członek Sonderkommando, to powiedziałem, o nie, patrzyła, ty musisz być na sali, choćby tylko zobaczyć tego świętego człowieka. Pracowałem w Sonderkommando. No w Sonderkommando. Pracowałem w Sonderkommando. Straszne były początki. Wybierali takich zdrowych, mocnych chłopaków, oczywiście, bo to była praca ciężka, mozolna była praca. No. Taki, co przesiedział tutaj przykładowo rok czy tam pół roku, to on był wycieńczony, to on nie był zdolny do takiej pracy ciężkiej. Tu jedna gra była, śmierć. Tu nie było tak, żeby więzień myślał, że panie, myślał oczywiście o wolności z tego piekła, jak się stąd wydostać. No ale stąd się wydostać, popatrzeć tak dookoła,
te same posterunki, te same druty kolczaste, nabite prądem, to stąd się nikt nie mógł wydostać. Człowiek przyjeżdża po tygodniu w tych wagonach, z wagonu go panie wydostawałem, czyli przyjechał na miejsce tej niby i pracy, tej obiecywanej, prawda, i no to każdy w dobrej wierze normalnie wysiadł, szedł, ale to zmęczenie, no mówię tak, jak ja to widziałem, no to tragicznie to wyglądało, bo ja to wiedziałem, prawda, w czym jest sedno sprawy, prawda, że ci ludzie normalnie idą na śmierć. Tędy wchodzili tymi schódkami. Rozdzieralnia się mieściła całkiem wzdłuż. Po bokach były wieszaki, tu były stoły takie porobione z wieszakami z jednej i z drugiej strony. Także ci, co przyjeżdżali, niby mieli pójść do łaźni. Nic się nikt nie wstydził, to było wszystko zmęczone. Z drogi tam myśleli o wstydzie, o tym. Ja tego nie zauważyłem. Po rozebraniu się udawali się tam do... Tam są po prawej stronie dwie komory gazowe. Gdy się tam ta komora zapełniała, ludzie się zorientowali, no i zrobił się taki maleńki niby szum, no i normalnie chcieli z powrotem wycofać się, ale nie dało rady, bo obsługa SS-manów tymi kijami na chama, jak to się mówi, ciszyła ich z powrotem. Hermetyczne zamknięcie było, tak jak w chłodniach. No, drzwi zamkli, panie, a od góry tam puścili tam, w zależności ile było w tej komorze tych ludzi, to jedną puszkę, dwie puszki tych gazów, tego cyklonu. Ten cyklon miał to do siebie, że pod wpływem wydychania tych, co byli w komorze, on się rozpuszczał, czyli ulatniał, a ci pragli powietrza, to wchłaniali w siebie i sukcesywnie się zatruwali, czyli zagazowywali. No i tak gdzieś po 15-20 minutach już byli gotowi, zagazowani. A co, to nic nie pomagało i nic nie pomogło. Myśmy byli bezradni, bo nie mogliśmy udzielić żadnej pomocy, żadnego powiadomienia, bo i tak by nic nie dało, bo by nas też skasowali. I także pomimo tego, że co pewien czas pracownicy Sonderkommando byli traceni. Otwierało się drzwi, prawda, żeby ten gaz się trochę ulotnił, nie? Bo to bez masek, bez niczego, nie? No i ten gaz się ulotni, to się wyciągało. No to jest tragedia, no. Jeżeli człowiek widział to, a zdawałem sobie sprawę, że mnie też to czeka, no. Nie było powrotu. To ludzie stali tak, jak weszli na to stojąco,
umierali, no, na stojąco, bo to rodziny wchodziły, to był ścisk, nie, to mocno ściśnięci, no, to tak głowy poprzechylane, tego, torsji dostane, to znaczy i kał był i to, no, jak poza takim czymś. Wszystko było, proszę sobie wyobrazić, same obrączki, same pierścionki, kolczyki, teraz mostki złote, korony. Kobiety to miały w pochwach ukryte. Nieraz i w uchu było coś, prawda. A szczególnie no, to pod pachwiną, to w chusteczce, no gdzie mógł. W ustach też mógł w dziurce w nosie. No ale to nic nie zdawało, bo to wszystko tu zostawało. No. A winda się mieściła tu w tym miejscu. O, tu jest ten beton. Ten beton, jak widać, nie jest równy, tylko taki do środka. I po tym betonie polewało się wodą, żeby był poślizg we dwójkę. Ciągło się tych nieboszczyków od windy do paleniska. Po pierwsze trzeba było zęby przeglądać, jak były złote, czy mostki, to się wyrywało. Normalne były te kleszcze dentystyczne, no wyrywało się. Niefachowo, ale jak były, to się wyrywało. Choćby nie chciał, to nieraz był przegląd, nie? Ci obsługa przegląd robiła, czy ten, co wyrywał, nie zostawił tam, prawda, czy nie przeoczył, czy tego, nie? To także to skrupulatnie niby się odbywało. Drugi znowuż strzyk włosy, prawda. No, zęby to było, to się kładło do manaszki, włosy to się nie po fryzjersku dokładnie, nie tam, bo fryzjer to normalnie maszynką przejeżdżał, no to była golizna, nie? No to tak. Takie schody się robiło, po prostu zostawało na głowie nieboszczyka, to zostawały schody, prawda, bo aby tylko tak z grubsza i grało. Tu był jeden piec, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Każdy piec miał dwa paleniska. Gazowanie odbywało, to znaczy palenie odbywało się w ten sposób, że nieboszczyka dawało się na taką patelnię. Każdego z paleniska była rolka, stawiało się tą patelnię na rolkę i dwójkę, dwóch się wsuwało, a trzeci miał takie rozwidlenie w rodzaju widelca, wsadzał pomiędzy krocza i popychał do tego pieca. No, w zależności od tęgości tych zagazowanych, ileś tam w takim piecu spaleniskowym się mieściło. Pięciu, sześciu, zależy, czterech. Zależy od tęgości, prawda. Piece miały, były to już krematoria nowoczesne, bo z tyłu miały agregaty, które podsycały powietrze, żeby ciało szybciej się spalało. No, szybciej się spalał człowiek tęgi, bo spływał ten tłuszcz, a ten tłuszcz podniecał ten ogień, czyli ten płomień. Człowiek taki chudy, szczupły się nie bardzo palił, tak się palił jak drzewo dębowe. Nie bardzo. No, ale przy dłuższym byciu, prawda, jednak się spalił, no popiół. Popiół wydostawano. Tam był taki betonik z boku po prawej stronie i ubijaczką się ubijało, prawda. Rawka była na rawkę, także żeby jak najdrobniejszy pył był. Później się ładowali na samochód, wywozili tam do Soły, do Wisły.
wzięli się na sposób szybszego spalenia właśnie stosy. Palenie w dołach. Był zrobiony dół około, długości około 10 do 15 metrów może, o głębokości 1,5 do 2 i po zagazowaniu rzucało się ludzi na ogień zagazowanych. Każdy to robił tak, jak uważał, żeby jak najlepiej, prawda, wykonywał, bo sam wiedział, co go czeka. No, a jeszcze ta iskierka nadziei była, że może ta wolność przyjdzie, że ktoś nas tu ocali. No, okazało się, że myśmy tak pracowali i jednak nikt nas nie ocalił. Pamiętam, raz tylko przyjechała taka eskadra samolotów, obkrążyła ten cały obóz. Myśmy się cieszyli, że już może przyjdzie to wyzwolenie z tej, od tej haniebnej pracy, prawda? Zabrali, pojechali, a my dalej pracowali. Po apelu do baraku zjadło się coś. Jedzenie, żeśmy mieli, jakieśmy chcieli, bo przecież to przywozili, tośmy też sobie tam, panie, puszki brali, nie, tego, żywność. No, oprócz tego to dawali takie normalne jedzenie, jak przeciwnie każdemu jednemu więźniowi. Bo nawet nie wiem, czy pies by chciał. Przecież tam wszystkiego było. Począwszy od drobnych rzeczy, od pastu do zębów, prawda, te szczoteczki, pędle. To, co przeciętny człowiek potrzebuje do użytku dziennego, prawda? To wszystko było, to przecież przywozili ludzie, to było stosami tole, prawda, leżało. No to człowiek tam wziął, ale jeżeli chodzi już o kosztowności, nie jak złoto, tam dolary, czy inną walutę, no to już człowiek mocno musiał ryzykować. A ja tak zaryzykowałem właśnie, bo miałem tego kolegę, tego Kortka, i on mnie prosił, mówi, że on idzie na wolność i żeby mu coś zorganizować. No niestety, no, zorganizowałem mu. Ryzykowałem, trudno. No i pomogłem właśnie. Gdy już czułem, że wolność się zbliża, że front, mówili, że front się zbliża, zaczęli nas ewakuować. Ja już przygotowałem sobie ubranie pod spodem, urany. No i w czasie transportu, było to w Pszczynie, godzina tak druga po drugi, poczułem tą wolność, mówię, że ja już chyba dalej nie pójdę. No i sukcesywnie w szeregu, jak my maszerowali, tak jak ja najprzód spodnie odpiąłem i w szeregu nogę do góry jedną, drugą, spodnie zostały, a dali maszerowali i później kurtkę raz, w drugą stronę, kurtka mi zjechała z rąk, ja dali maszerowałem i upolowałem, kiedy SS-mani napędzali. Prędko, prędko, sznel, 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 a ja zrobiłem sobie 3 kroki do tyłu, stanąłem pomiędzy, patrz, co się przyglądali i ludźmi, a koledzy odeszli, a ja w prawo odbiłem, pamiętam, przez takie tory i był taki lej, wąwóz, taki lej, widocznie z bombę czy z czego, przykucnąłem, aż się szaro zrobi. Szaro się zrobiło i teraz przeszedłem przez jezdnię z powrotem pod taką górkę, do gospodarza trafiłem i zapukałem. Otwiera i pyta się, co ja chcę. Ja mówię, chcę
trochę wody mogę poprosić. A on mówi, proszę poczekać. Za chwilę mnie woła, proszę, niech pan pozwoli. Ja patrzę, w kuchni siedzą dwie koleżanki, dwóch kolegów też z obozu przy kolacji. Zaczęliśmy się całować, ściskać z radości tego. Były dwie warszawianki i dwóch kolegów z Nowej Wsi. I u tego gospodarza przenocowałem, no i w moje strony, do Sosnowca. Szanse w Sonderkommando były zero, prawda, bo oni albo, tak jak opowiedziałem, że to zrobili na 28 roku, to były jedne z pierwszych chyba zabójstwa Sonderkommanda, kiedy ich było nie tak dużo, ale potem to mogło stanowić niebezpieczeństwo, nie tylko kontaktów i opowiadań, chociaż oni niechętnie mówili, ale wręcz nawet jakichś może odruchów, tak, buntowniczych, więc oni wprowadzili do krematorium pierwszego, znaczy w obozie centralnym, i tam ich gazowali, rozstrzeliwano, prawda, albo jak się udało, to ich obwożono, zawozili do komór gazowych w samej Brzeźnice. Ich żywot był krótki, gdzieś 2, 3, 4 miesiące. I wszyscy szli potem do komory gazowej i wybierano nowych. Więc ja widziałem likwidację takiego Sonderkommanda, gdzie pod silną eskortą z Brzezinki, znaczy z Birkenau, prowadziła ich, no, silna eskorta, to tak omal krok za krokiem, sztur SS-manów uzbrojonych i mieli chyba granaty, w każdym razie broń gotowa do strzału. Więc wprowadzili ich do krematorium i ta eskorta, ten łańcuch, ten kordon SS-manów cały czas był gotowy do akcji. Dopiero po wprowadzeniu ich, i potem nawet widziałem jakiegoś SS-mana, jak tam z góry coś wsypywał, i po 3-4 minutach ten zwarty kordon się rozszedł. Oni sobie zdawali sprawę najprawdopodobniej, że to będzie jakiś koniec, że to wiecie, nie może trwać, ale każdy człowiek jeszcze ma wiarę, że może to się inaczej skończy. Może to koniec wojny będzie. Może przestaną gazować pod wpływem opinii świata i tak dalej. Różnorodne mieli przypuszczenia. Każdy z nas więźniów miał swoje życzenia, swoją powiedzmy dążenia swoje i chciał je realizować. A każdy przeżyty dzień to już był sukcesem dla nich. Jeśli były ucieczki, i tym ucieczkom było trzeba pomocy w formie jakichś kosztowności, dolarów, to skąd oni je mieli wziąć? To mogło to tylko spowodować Sonderkommando, które pracowało przy tych transportach, prawda? Najlepszy dowód to fakt, że my w czasie ucieczki korzystaliśmy z rzeczy zorganizowanych przez Sonderkommando. Na przykład ja otrzymałem od Henka Mandelbauma 10 tysięcy marek.
ich relacji dowiadywałem się, że były rzucali trupy. Prawda? W pewnym momencie się któryś zatrzymał, patrzy, a za chwilę znowu dalej rzuca. I pyta się tamten, czy tam był Musfeld, czy tam był panie Molc, tych SS-manów. Czego on się zatrzymał? A może spotkał z żoną? Dzisiaj odpowiadając na takie pytanie, to człowiek dysponuje już 40 latami, prawda? I można w tej chwili powiedzieć, jakim ja byłbym bohaterem, że wolałbym zginąć, abym nie poszedł do Sonderkommanda. Mógłbym tak powiedzieć też, prawda? Albo powiedzieć, że poszedłbym i na pewno bym wszystko robił. Zgodziłbym się, bo ja bym się nie zgodził, to musiałem się liczyć z represjami daleko idącymi. A tu zawsze na to przedłużenie życia bym liczył i szukałbym na pewno w nowych warunkach możliwości przedłużenia w dalszym ciągu tego życia. W innej takiej postaci, na przykład jak do sytuacji, do którejśmy doprowadzili, do ucieczki czy temu podobne historie. Chyba tak. Znaczy z uwagi na te możliwości, żeby móc, zawsze łudząc się, że a nuż się coś takiego stanie, że nie pójdę do komory gazowej, prawda? A to była szansa na krótki okres, ale na takie pewne przeżycie, prawda? Krótko, ale stosunkowo dobrze. Przypuszczam, że ci ludzie do śmierci nie zapomną tych momentów, z którymi niestety ale musieli się spotykać. Nawet dziwię się, że są normalnymi ludźmi po przeżyciu tego, co tam mogli zobaczyć. W stosunku do tych ludzi to była opinia, która wyrażała jak najcięższe współczucie i żal, że tych ludzi wyrwano z życia i wpakowano ich od razu na dno piekła. Że, no, że to jest potworność zrobić coś takiego z człowieka. Nie było tych ludzi, ja nie mogłem znaleźć dla nich słów, cokolwiek by tam nie było. Albo żebym się z czymś nie zgadzał. Oni po prostu nie byli w sytuacji, w której by istniał wybór. O wybór istniał taki, że mogli sobie sami zadać śmierć. Taki wybór. I to zdanie od wtedy do dzisiaj nie uległo zmianie. Kiedy byłem we Frankfurcie i powiedziano, że teraz będzie zeznawał członek Sonderkommando, to powiedziałem, o nie, patrzyła, ty musisz być na sali, choćby tylko zobaczyć tego świętego człowieka. Chcę jeszcze dodać, że tu, na terenie obozu, w komorach gazowych, zginęła moja matka, ojciec, młodsza siostra, młodszy brat. Chcę oddać im cześć i pamięci, jak również wszystkim poległym.